Cześć, tu Sim Artur. Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części historii Simów, ukryte tajemnice wampirów z Forgotten Hollow. W pierwszej części odkryliśmy, co stało się z pierwszymi mieszkańcami miasta i odkryliśmy mnóstwo tajemniczych elementów, które składają się w jedną całość. Jakie tajemnice dziś rozwiążemy? Jeśli jeszcze nie oglądałeś pierwszej części, to zapraszam do linku w opisie i nie zapomnij mnie obserwować, żeby nie ominąć żadnego nowego filmu. Wróćmy do tej części miasteczka. Imponującej wielkości martwe drzewo na końcu oświetlonej lampami ścieżki. Obok stoi kamienna ławka, a schowana w cieniu rzeźba kobiety dumnie na nią spogląda. Kim była ta kobieta? Czy była to ukochana pierwszego założyciela tego miasteczka, czyli Władysława I? Na jednym z portretów jest ona właśnie u jego boku. Czy to oni zakochali się w sobie i mieszkali w tym wielkim pałacu? Czyżby Władysław IV był ich potomkiem? Gdzie się oni teraz znajdują? Czy w ogóle jeszcze żyją? Na kilku innych obrazach kobieta jest przedstawiana wraz z inną, bardziej mroczną postacią. Możemy założyć, że to jest właśnie ona, tylko pod swoją wampirzą postacią. Jest też obok jeszcze jeden nowy mężczyzna z długimi włosami i brodą. Kim jest ten trzeci mężczyzna? Dlaczego zestawiono jego obraz z obrazami tajemniczej kobiety, która prawdopodobnie była z Władem I? Przyjrzyjmy się bliżej. Na obrazach namalowanych przez księżną Lucynę w XVII wieku widnieją postaci tajemniczej kobiety oraz Władysława I i IV. Czy to oznacza, że we wspomnianym XVII wieku wszyscy żyli w tym samym czasie? Czy zauważyliście podobieństwo tego trzeciego nieznanego mężczyzny z Władem IV? Pociągła twarz ze specyficznym grymasem, długie włosy i broda. Chociaż obecnie ma nieco krótsze, a zarost jest mniejszy, to jednak jestem przekonany, że to jest właśnie on. Jeśli ta kobieta była z Władem I, a tutaj się pojawia z Władem IV, to co ich tak naprawdę łączyło? Czy mieli romans? Co jeśli Wlad IV nie jest potomkiem założyciela, tylko to jego młodszy brat, którego ściągnął do miasteczka niedługo po tym, gdy pozbył się całej ekipy założycieli, by wszystkie zasługi przypisać sobie? A jeśli Wlad IV nie był zbyt pewny siebie, stojąc zawsze w cieniu swojego zaborczego brata, a tajemnicza kobieta wygląda na delikatną i niewinną, ale pod swoją wampirzą postacią zmienia swoje oblicze? Czy niedoceniana przez swojego ukochanego rzuciła się w ramiona Wlada IV i przez lata ukrywała ich romans, bojąc się konsekwencji, gdy prawda wyjdzie na jaw? Niestety, w końcu przyszedł ten czas, gdy prawda wyszła na jaw. Pewnego wieczoru Wlad I zobaczył swoją ukochaną w ramionach swojego młodszego brata pod tym wielkim drzewem, gdzie się ukradkiem spotykali, zakochując się w sobie coraz bardziej i w świetle gwiazd marzyli o wspólnej przyszłości, uciekając daleko stąd. Nie musimy się domyślać, że ogarnięty wściekłością Wlad I rzucił się na swojego brata. Po chwili walki, w której młodszy z nich nie miał żadnych szans, by się obronić, w ostatnim momencie odskoczył na bok, a rozwścieczony Władysław I, założyciel Forgotten Hollow, spadł z klifu wprost na wielkie głazy wystające z rzeki przepływającej przez okolice. Wydawałoby się, że to rozwiązało wiele problemów, a może właśnie bardziej je skomplikowało. Choć tak naprawdę Wlad I był przeszkodą dla tej pary, to oboje długo nie mogli się z tym pogodzić. Jednak po jakimś czasie postanowili żyć dalej, spróbować już razem żyć szczęśliwie. Postanowili ukryć prawdę o tamtym wypadku, a Wlad, przejmując wszystko po bracie, nazwał się Władysławem II. Czy to możliwe, że zakochani, chcąc zapomnieć o tamtych wydarzeniach i próbując kontynuować swoje życie normalnie, zdecydowali się na dzieci? Zakładam, że tak właśnie się stało. Cóż innego, jak nie danie miłości swym dzieciom, mogłoby bardziej ukoić to silne poczucie winy. Przez wieki w miasteczku mieszkali zwykli Simowie, nieświadomi mrocznej jego historii oraz prawdziwej natury pierwszego założyciela, jego następcy i ukochanej. Do czasu, gdy pewnego razu w okolicy zaczęło dochodzić do coraz większej liczby dziwnych wypadków, pewna rodzina mieszkająca w domu najbardziej oddalonym od posesji Władysława zrozumiała, co się tutaj dzieje. W obawie o życie swojego dziecka i rodziców, rodzina ta rozwiesiła w domu całe rzędy czosnku. Bojąc się, że to może być za mało, postawili w swoim ogrodzie rzeźbę pomocnej wróżki. Z opisu tej rzeźby wynika, że wróżki na ogół nie udzielają pomocy, nie żądając niczego w zamian.
Uważaj na tę, która wyciąga do ciebie dłoń, bo bardzo możliwe, że czegoś oczekuje, ale cóż jest ważniejszego niż ochrona swojej rodziny przed wampirami? Wydaje mi się, że po kolejnych próbach dostania się do tej rodziny przez wampiry, postanowili nie czekać i z pomocą pewnego wilkołaka, o czym świadczyłby ten ołtarz nieopodal ich domu, zaatakowali tajemniczą kobietę, ukochaną Władysławsa oraz jej dziecko, z którym wtedy była. Niestety skończyło się to tragicznie. Ukochana i jedno z jej dzieci nie żyją, a Vlad został sam z dwójką pozostałych dzieci. Oczywiście w swej furii zemścił się na tamtej rodzinie, najbardziej jak tylko potrafił. Cały jego świat runął. Ukochana, którą tak strasznie kochał, nie żyje, a on stracił sens swego życia. Myślę, że to właśnie tu ją pochował, na tej małej, lecz pięknej wysepce niedaleko miejsca, gdzie to wszystko się wydarzyło. I teraz właśnie wydaje mi się, że Lilith i Caleb mogą być dziećmi Vlada IV. To by wyjaśniało, dlaczego ich stosunki nie są przyjazne, a przecież powinny, bo tylko oni w całej okolicy pozostali wampirami. Zakładając, że tak jest, przypuszczam, iż po tym wszystkim, co się stało, Władysławs, nie mogąc sobie przez lata poradzić ze smutkiem i wyrzutami sumienia, podupadł na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Wszystko to doprowadziło go do obłędu. Zaniedbywał swoje dzieci i coraz częściej się z nimi kłócił, gdy były już doroślejsze. W końcu oszalał na tyle, że wyrzucił je ze swojej posiadłości i stał się samotnikiem. Mijały lata, a on ciągle był pogrążony w rozpaczy, mając w głowie tylko swoją utraconą miłość. W wejściu postawił rzeźbę swojej ukochanej, by sprawiała wrażenie, jakby ciągle tu była, jakby nadal żyła. Podobny pomnik postawił właśnie tam, w miejscu, gdzie rozpaliło się w nich pierwsze uczucie i gdzie często chodzili, by spędzać ze sobą wspaniałe chwile razem. Nieopodal wiekowego drzewa, które po śmierci jego wybranki zaczęło usychać i obumarło całkowicie, tak jak ich wspólna przyszłość, która już nie była możliwa. Ale dlaczego Caleb i Lilith, będąc dziećmi Vlada IV, powrócili do miasteczka i zamieszkali niedaleko ojca, który ich wyrzucił? Może dlatego, że czas leczy rany i chcieli na nowo nawiązać z nim kontakt? A może po prostu nie mieli co ze sobą zrobić i postanowili wrócić do miasteczka, w którym wiedzą, że będą bezpieczni pomimo braku kontaktu z ojcem? To też by rozwiązywało ostatnią zagadkę tego miasteczka. Dlaczego w posiadłości Straussów jest ukryte wejście do piwnicy, w której w centralnej części znajdują się organy? Po bokach dwie trumny we wnękach przypominających ołtarze, a w oddali najbardziej okazała strumień w nieco większym pomieszczeniu, przed którą stoi stojak z wielką księgą. Czy po latach spędzonych w rozpaczy i szaleństwie, Władysławs postanowił jakoś uczcić pamięć swoich utraconych najbliższych i zbudował te ołtarze mające właściwie upamiętniać jego brata, Władysławsa I, utracone dziecko oraz samą tajemniczą kobietę, jego ukochaną? Wszystko to wydaje się bardzo prawdopodobne. Ciekawe jest tylko to, jak potoczy się dalej historia Władysławsa IV i jego dwójki porzuconych dzieci z Forgotten Hollow. To już wszystko w tej historii. Czy spodziewaliście się takiego rozwiązania zagadek tego mrocznego miasteczka? Kliknijcie łapkę w górę i obserwujcie mnie, żeby nie przeoczyć żadnej następnej historii simowej. Do następnego, trzymajcie się.